Cześć, witam Was w pierwszym odcinku z serii Ciekawostki. A dzisiaj przedstawię Wam 10 ciekawostek o kurach, więc bez zbędnego przedłużania przechodzimy do nich. Ciekawostka pierwsza. Kury mają doskonałą pamięć. Potrafią zapamiętać i rozróżnić ponad 100 twarzy innych kur oraz je rozpoznać nawet po kilku miesiącach rozłąki. Ciekawostka druga. Kury mają swój własny język złożony z około 30 różnych dźwięków. Każdy z nich ma swoje znaczenie. Ciekawostka trzecia. Za pomocą konkretnych gdaknięć kury mogą nie tylko ostrzegać stado przed drapieżnikiem, ale czy wołać do znalezionego pokarmu, lecz także okazywać emocje. Ciekawostka czwarta. Najstarsza kura na świecie dożyła 16 lat. W naturze kury żyją około 10 lat, jednak w hodowli przemysłowej brojlery giną w wieku około 6 tygodni, a nioski 1,5 roku. Ciekawostka piąta. Kury umieją powstrzymać się przed zjedzeniem smakołyku, jeśli wiedzą, że dzięki temu dostaną większą nagrodę w przyszłości. Ciekawostka szósta. Kurzy dziób jest czuły na ból. Pomimo to hodowcy przycinają dzioby kurcząt bez znieczulenia, aby ograniczyć wzajemne okaleczenia. Ciekawostka siódma. Kwoka gdacza do swoich piskląt jeszcze zanim te wyklują się z jajka. Przepraszam za cięcie. Co więcej, pisklęta również popiskują do niej i do siebie nawzajem, aby zsynchronizować czas klucia. Ciekawostka ósma. Żeby zwrócić na siebie uwagę kury, kogut wykonuje skomplikowany taniec godowy złożony z odpowiednich kroków, dźwięków oraz ruchów głowy, podnosząc i upuszczając przy tym jedzenie. Ciekawostka dziewiąta. W wyborze partnera kura zwraca uwagę na wielkość i kolor grzebienia na jego głowie. Im większy i jaśniejszy, tym lepiej. Duże znaczenie ma też miejsce danego koguta w hierarchii stada oraz przedstawiony przez niego taniec godowy. Ciekawostka dziesiąta. Kogut wykazuje szarmanckie zachowania wobec ulubionych kur. Zakrywa je przed deszczem własnymi skrzydłami i dzieli się jedzeniem. Myślę, że na tym zakończymy już ten odcinek, ale jak będzie 10 łapek w górę, nagrywam szybko kolejny odcinek. Ale zanim jeszcze zakończę, tutaj Wam pokażę moje kogutki dwa i ich ciekawe zachowanie, mianowicie się chciały bić przez siatkę. I pięknie kochinek sobie pieje. I zakończymy odcinek, więc trzymajcie się, cześć!